A teraz o pogodzie. Gdy na wierzbie pojawiają się bazie kotki, to znak, że coraz bliżej wiosna. Choć w kalendarzu jest teraz zupełnie inna pora roku, to takie właśnie puchate kulki zwane baziami można zauważyć na jednym z drzew w kadłubie turawskim. Czyżby więc białe święta były w tym roku zagrożone? Takie obawy miał Piotr Sladek, mieszkaniec wsi, który właśnie bazie wypatrzył. Pan Piotr jest wynikliwym obserwatorem otoczenia. Jego uwadze nic nie ujdzie. Nie uszła też ta wierzba, cała w pąkach. Drzewo rośnie koło miejsca pracy pana Piotra. Zwykle właśnie tutaj zbiera gałązki do palmy. Tyle, że to atrybut całkiem innych świąt, tych wiosennych. Czyżby wiosna w porze zimy? Dla wielu z nas nie byłaby to wcale taka zła informacja, bo zimą szybko zapada zmierzch, marzniemy i jest mało przyjemnie. Ale gdyby ta pora roku tak całkiem z obiegu wypadła, to wraz z nią i białe święta, a to mogłoby już być kłopotliwe. Wszyscy się przygotowują do zimy, no a tu zakwituje bazie, no a wiadomo, bazie zawsze zbieramy przed niedzielą palmową na święta wielkanocne, no to po prostu... Święta Bożego Narodzenia by były przeskoczone, jakby było ciepło. Istotnie, na razie jest dość ciepło. Listopad, za którym wiele osób nie przepada, jest nawet dość słoneczny. Jaką pogodę nam to wróży? W tej materii warto się zdać na mądrość ludową zawartą w przysłowiach. Jedno z nich mówi, że jak listopad ciepły, marzec mrozem przewlekły. Inne, że kiedy zima w listopadzie, jeszcze w kwietniu zimno się kładzie. A że wiosna potrafi być mroźna, to też wiemy. To zdjęcie z Wielkanocy 2013 roku. Tak było, choć dziś aż trudno w to uwierzyć. Katarzyna Plewnia, Kurier Opolski.